Cześć! Dzisiaj zajmiemy się tym, jak działają suwaki w Lightroomie i Capture One. Zobaczymy, który jest lepszy, który jest gorszy i dlaczego. No to lecimy. Miałem zrobić porównanie z Capture One, więc właśnie to robię. Dzięki Paweł za komentarz. Zaraz zobaczymy, jak te suwaki naprawdę działają. No to zaczynamy. Mam zdjęcie. To samo. Lightroom i Capture One. Czernie dajemy na maksa w Capture One i tutaj tak samo w Lightroomie. I teraz jaka jest różnica? Ja widzę różnicę taką. Tu jest więcej ciemnego. Tutaj to jest rozjaśnione. Plus Capture One. Czemu? Bo on jest w stanie odzyskać kolor i informacje, które tam są. To z kolei tutaj jest bardzo jasne. W Lightroomie to jest dużo ciemniejsze. Zobaczcie, tutaj nie ma tej informacji. Także o to mi chodziło, mówiąc, że suwaki w Lightroomie albo w innych programach mają inny wpływ na zdjęcie. Tak jak tutaj ta czerń rozjaśnia nam dużo więcej, w Lightroomie jest to dużo mniej. Także jakby wpływa na mniejszy zakres zdjęcia, tudzież histogramu, i nie wszystkie czernie są rozjaśnione w Lightroomie w tym przypadku. Tutaj w Capture One to działa dużo, dużo lepiej. To miałem na myśli, że nie każdy suwak suwakowi równy. Ja wiem, że to nie jest nic odkrywczego, ale warto sobie zdawać z tego sprawę. Teraz zobaczmy prześwietlenia. Jak pojedziemy z tym na maksa, to czy tak naprawdę widać różnicę? Zobaczcie na Lightrooma. Od minus 100 do plus 100. Zauważcie, że całe zdjęcie, nawet cienie, delikatnie się podnoszą. W Capture One wydaje mi się, że ten efekt, no, na tym zdjęciu jest bardzo podobny akurat, bo faktycznie tutaj też mamy te prześwietlenia odbijające się od tłuszczu światło, także tu bym powiedział, że to jest bardzo podobne. Ale przyjrzymy się temu naprawdę z bliska. Mam wrażenie, że tutaj w Lightroomie jest trochę więcej bieli, tutaj to jest bardziej stonowane w Capture One. Tak jakby Capture One było na tyle inteligentne, żeby widziało: oho, dobra, tam jest za dużo tego, zmniejszmy trochę ten zakres, żeby po prostu nie przesadzić. No i teraz zostaje oczywiście pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Kiedy potrzebujemy jednego albo drugiego? Czasem potrzebujemy mieć większy zakres, żeby faktycznie coś dopieścić, albo po prostu, żeby było łatwiej. Czasem niekoniecznie. Capture One raczej ten zakres nam zaniża. W sensie nie mamy aż takich możliwości, ale z drugiej strony zdjęcie powinno być dobre już w aparacie. I to nie jest od tego, żeby potem wszystko robić w Photoshopie. Oczywiście po to jest, żeby to poprawiać, ale nie żeby faktycznie przerabiać wszystko. Może w tym jest jakiś sens, nie wiem. W każdym razie o to mi chodziło. Ale zobaczmy inny przykład. Zobaczmy tutaj Bazylikę Mariacką w Gdańsku. I teraz tak. Zmniejszmy prześwietlenia i zmniejszmy biele. Niebo, szału nie ma. Tutaj zrobimy to samo. I teraz co mi się rzuca w oczy? Zobaczcie tu. W Lightroomie jest zdecydowanie więcej aberracji chromatycznych na krawędziach. O, w końcu, zobaczcie na przykład tutaj. I tutaj, zobaczcie, ile tu jest zielonego. A w Capture One? No, wygląda to dużo lepiej. Nie jestem do końca pewien, czy Capture One nie zrobił czegoś z automatu, kiedy zaimportowałem zdjęcia, ale nie wydaje mi się, bo wszystkie suwaki są na zero, jak widzicie. Także taka mała tylko sugestia. I co jeszcze? Mam wrażenie, że w Capture One jest dużo więcej kontrastu. To zdjęcie nie jest takie płaskie. Tak jak tutaj widzimy Bazylikę Mariacką, ona jest taka trochę jakby zakurzona, przytłumiona. Tutaj to moim zdaniem wygląda trochę lepiej. Oczywiście mogę się mylić, daj mi znać w komentarzu, jaka jest twoja opinia. I to tyle. No to lecimy z kolejnym przykładem. Spróbujmy to. I zobaczmy, czy damy radę wyciągnąć z tego cienie. Tutaj już mamy ustawione cienie na plus 100 w Lightroomie. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądać od początku do końca. Wszystko zresetowane. Zdjęcie w zasadzie nie różni się niczym. Może trochę więcej kontrastu jest w Capture One, ale to jest na tyle mała różnica, że nie jestem pewien. I teraz co możemy zrobić? Powiedzmy, że chcemy rozjaśnić czernie. Wow, Capture One zrobił robotę. Lightroom? No, Lightroom w tym momencie to jest smutny żart, bo nie zrobił nic.
I teraz zobaczcie jeszcze to. No, tutaj nic nie ma podejścia. Spróbujmy dodać trochę ekspozycji do Lightrooma. Tak, żeby to mniej więcej wyglądało podobnie. Jak widzisz, Lightroom nie ma opcji, żeby Lightroom odzyskał to tak dobrze, jak zrobił to przed chwilą Capture One. Tu jest wszystko zamazane, jest wszędzie pełno kurzu. Z tyłu nic w zasadzie nie widać, detale tracimy, tu to wygląda dużo, dużo lepiej. Fakt, że to jest może trochę bardziej fioletowa ta poświata, ale no nie ma podejścia w tym momencie. I co jest jeszcze w Capture One? Widzimy, że ktoś tu ma aparat i ma smycz na szyi w Lightroomie. Dopiero jak zwiększyliśmy ekspozycję o prawie 2 stopnie, widzimy to tutaj. Nie widzimy nic. Także muszę powiedzieć 1-0 dla Capture One. Zdecydowanie za same takie możliwości. Absolutnie można by płacić za to programowanie miliony monet. W sumie to tyle kosztuje, bo 350 euro. Także to jest jedna z tych kwestii. Teraz, czy faktycznie możemy coś z tym zrobić, żeby to wyglądało chociaż w połowie tak dobrze? No możemy spróbować to odszumić. Spróbujmy. Trochę noise reduction. No, tego się po prostu nie da tak dobrze zrobić. I to jest tyle w temacie. Niestety. Może dehaze? Na szybko? No niestety niekoniecznie. Musielibyśmy nad tym siedzieć naprawdę trochę czasu. Zobaczcie, kolor też jest zupełnie inny w Lightroomie. To akurat nie jest problem, bo kolor zawsze możemy zmienić, ale warto wiedzieć, że takie problemy mogą się pojawić, tak? I w tym momencie Capture One absolutnie wygrywa, nie ma porównania. I zobaczcie, jak tu są ładnie zachowane kolory. Tutaj w Lightroomie już wszystko jest takie, no nazwijmy to, rozlane. Kontrastu nie ma, słońca nie widać. Musielibyśmy highlights zmniejszyć na maksa, żeby faktycznie, ale tu już to zaczyna brzydko wyglądać. Mamy większy ten zakres tych suwaków, no ale to już nigdy nie będzie ten sam efekt, bo brakuje nam tu kontrastu, który zabraliśmy przez to, że używamy odszumiania i tak dalej. Także, no niestety, tutaj zdecydowanie wygrywa Capture One. Ale zobaczmy jeszcze raz przykład z highlightsami. Tutaj chciałbym zobaczyć, jak dobrze pójdzie z odzyskiwaniem nieba. Resetujemy nasze suwaki, tu mamy zresetowane. Zdjęcie wygląda w zasadzie tak samo. Tutaj jest trochę więcej szarości, mam wrażenie, niż w Lightroomie. I teraz highlights na maksa w dół. I zobaczmy, jak wyglądają chmury. Tutaj mam wrażenie, że jest dużo więcej kontrastu, co sprawia, że moim zdaniem to wygląda lepiej. To jest dużo bardziej stonowane, więc zapewnia nam trochę lepsze możliwości ewentualnej obróbki i regulacji tego wszystkiego niż to, co jest w Lightroomie. Ale z drugiej strony to jest właśnie kwestia, co kto lubi. Bo jak tutaj zaczniemy dodawać to wszystko do przodu, no, tutaj jak widać highlightsy na maksa rozdmuchują nam całe niebo. Tutaj highlightsy na maksa robią coś w zasadzie bardzo podobnego, tylko tu zauważ, jest dużo większy kontrast, a to jest dużo mniej kontrastowe, także jednak suwaki nie działają identycznie i są różnice. Każdy oczywiście program robi to po swojemu, co nam bardziej odpowiada. Myślę, że tu jest tylko jedna poprawna odpowiedź, to do czego jesteś przyzwyczajony i co potrafisz robić i wiesz, jak się z tym obejść. I to jest tyle w temacie. Także Paweł, o to mi chodziło, o czym pisałem w komentarzu. Tutaj ten slider działa trochę inaczej na większą część zdjęcia, bo zobaczcie. Tutaj działa aż na okolice, tutaj ten highlight nie ma moim zdaniem aż takiego wpływu, jest dużo bardziej zawężony do faktycznie tych najjaśniejszych partii. Zobaczmy jeszcze jeden przykład, na przykład tego wschodu słońca. I tutaj podbijając jasności, faktycznie zmienia się tylko słońce i delikatnie natężenie wszystkich kolorów na niebie. W Lightroomie jak zwiększę highlights, zobaczcie, zakres jest dużo, dużo większy. Tak, to jest na minus 100 i to jest na minus 100. To ma moim zdaniem dużo większy kontrast niż to po lewej. I teraz jedziemy na maksa. Tu już są w zasadzie biele. To nie jest aż takie białe i tak rozdmuchane jak to tutaj.
Tu jest żółty, tu już jest dużo, dużo jaśniejszy kolor. To nie jest duża różnica, owszem, ale warto wiedzieć, że taka może być. I to tyle w temacie. Chciałem porównać tylko te przykładowe suwaki. I generalnie, co jeszcze mogę powiedzieć o Capture One, jeżeli chodzi o zastępstwo. Przede wszystkim jest za drogi. Zaraz wychodzi wersja 22. Także warto tydzień poczekać i wtedy kupić tamtą, bo niby te oprogramowanie nie ma subskrypcji, ale i tak trzeba ewentualnie upgrade'ować i aktualizować wersję raz na rok. Oczywiście różnie, zależy od oprogramowania. Capture One zdecydowanie działa szybciej niż Lightroom. Odzyskiwanie czerni jest po prostu petardą. Jest tak dobre. Z automatu mamy też odszumianie i tak dalej, które działa świetnie. No po prostu wyciąganie tych czerni to jest złoto. Naprawdę, tylko dlatego warto się nad tym zastanowić. Podział, który jest tutaj, czyli w oddzielnym kliknięciu mamy wyostrzanie, redukcję szumów i tak dalej. W oddzielnym mamy, że tak powiem, podstawę, gdzie bawimy się ekspozycją. I jeszcze oddzielnie musimy kliknąć, żeby mieć zarządzanie kolorami. Tak, nie są to dodatkowe kliknięcia, które aż tak bolą, chociaż fajnie byłoby mieć wszystko w jednym miejscu, tak jak w Lightroomie albo w Exposure. Z tym, że tutaj prawdopodobnie po prostu deweloperzy przemyśleli to tak, że najpierw zajmujemy się tym, jak to skończymy, możemy wtedy iść do odszumiania, skupić się na tym, więc nie potrzebujemy mieć całej reszty i to faktycznie może pozwolić niektórym nam się skupić konkretnie na odszumianiu i tak dalej, zamiast wszystko mieć zlane w jeden interfejs. Oczywiście tutaj interfejs dużo bardziej skomplikowany niż w Lightroomie, trzeba się z tym trochę obejść, ale to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia i nauczenia się narzędzia, z którego będziesz korzystać. Także to tyle na chwilę obecną. To była cała kwestia, jeżeli chodzi o suwaki. A w następnym odcinku, który dosłownie będzie za chwilę, zobaczysz, jak ja podchodzę do obróbki zdjęć i przede wszystkim do całego procesu i czemu tak naprawdę szukam oprogramowania, które zrobi mi dobrze podstawowe rzeczy, bo z reszty i tak wybieram 2-5 zdjęć i wtedy obrabiam w takim programie jak Affinity albo w czymś bardziej odpowiednio jak Portrait Pro albo Landscape Pro, cokolwiek potrzebujesz i po prostu tam, gdzie masz narzędzia do robienia tego, co jest najlepsze. I to tyle. Dzięki za uwagę, jak masz jakieś pytania, wal w komentarzu i do usłyszenia.